Otwieram obrady 48. sesji Rady Gminy Ujście Gorlickie. Informuję, że obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Witam władze gminy, pana wójta, panią skarbnik, pana sekretarza, radnych, sołtysów, mieszkańców i osoby oglądające naszą transmisję. Szanowni państwo, na podstawie listy obecności stwierdzam, że Rada Gminy jest władna dzisiaj do podejmowania wiążących decyzji. Przedstawię porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, wnioski do porządku obrad. Punkt czwarty, zgłaszanie wniosku i uwag do protokołu z poprzedniej sesji. Punkt piąty, informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji. Punkt szósty, informacja o działalności międzysesyjnej wójta. Punkt siódmy, podjęcie uchwał w sprawach. W sprawie zmiany budżetu gminy Ujście Gorlickie na 2024 rok oraz zmiany uchwały budżetowej gminy Ujście Gorlickie nr 47/537/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku. Podpunkt B, w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Ujście Gorlickie. Punkt C, w sprawie zmiany uchwały nr 15/139/20 z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich nazbywania i nabywania i wykupu. Podpunkt B, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zmienia gminy Ujście Gorlickie zlokalizowanych w miejscowości Kwiaton. Podpunkt E, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zmienia gminy Ujście Gorlickie zlokalizowanej w miejscowości Ujście Gorlickie. Podpunkt F, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie ustnym przetargów nieograniczonych nieruchomości stanowiącej własność gminy Ujście Gorlickie zlokalizowanej w miejscowości Kunkowa. Podpunkt G, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie ustnych przetargów nieograniczonych nieruchomości zmienia gminy Ujście Gorlickie zlokalizowanej w miejscowości Hańczowa. Podpunkt H, w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości. I w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność gminy Ujście Gorlickie. Podpunkt w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w gminie Ujście Gorlickie na lata 2024-2026. Podpunkt K, w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ujście Gorlickie na rok 2024. Podpunkt L, w sprawie zmiany uchwały nr 42/493/23 Rady Gminy Ujście Gorlickie z dnia 30 czerwca 2023 rok w sprawie przystąpienia do opracowywania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujście Gorlickie 6 w gminie Ujście Gorlickie. Kolejne podpunkty to jest 6 uchwał w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie. Punkt 8, interpelacje i zapytania radnych. Punkt 9, wolne wnioski i oświadczenia radnych. Punkt 10, zamknięcie sesji. Czy są jakieś wnioski do porządku obrad? Nie widzę. Czy są wnioski i uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. W takim razie proszę o informację o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji. Pan sekretarz. Wysoka Rado, na 47. sesji 28 grudnia podejmowaliście państwo łącznie 7 uchwał o numerach 535-541. Zostały przekazane do organów nadzoru, zarówno do wojewody, jak i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nie wpłynęły żadne rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o zgodność z prawem podjętych rozstrzygnięć. I szybciutko informacja. Dwie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Te uchwały zostały zrealizowane z końcem roku 2023. Uchwała budżetowa na rok 2024 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i jest do realizacji na przestrzeni roku budżetowego. Podobnie wieloletnia prognoza finansowa gminy. Uchwała 539 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów. Ta uchwała została również zrealizowana, stosowne umowy zostały podpisane. Kolejna uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej. To jest program na lata 2024-2030. Ta uchwała jest realizowana na bieżąco w okresie obowiązywania. I ostatnia uchwała
541 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Ta uchwała została zrealizowana, to znaczy będzie realizowana na bieżąco, jeśli będą nowe żłobki. Na razie mamy jeden w Brunarach. Dziękuję bardzo. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Nie widzę. Dziękuję, panie sekretarzu. Bardzo proszę o informację o działalności międzysesyjnej wójta. Panowie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Od ostatniej sesji w dniu 28 grudnia upłynęło 2 miesiące. W tym okresie Urząd Gminy zajmował się następującymi sprawami. Trwa zadanie rozbudowa i modernizacja Parku Wodnego Wysowej Zdroju. Prace przebiegają zgodnie z podpisaną umową oraz zatwierdzonym i zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, rozbudowanym o roboty dodatkowe zgodnie z aneksem numer 1 oraz aneksem numer 2. Na chwilę obecną zamontowano sufit nad Niecką Basenową, zakończono prace budowlane w obrębie piętra i parteru, zakończono montaż kanałów wentylacyjnych. Modernizacja oczyszczalni ścieków Hańczowej wraz z kanalizacją, wraz z usługą nadzoru inwestorskiego, roboty idą zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót. Etap projektowania ma potrwać do końca maja 2024. Podobnie modernizacja oczyszczalni ścieków w Ujściu Gorlickim wraz z usługą nadzoru inwestorskiego i zakupem samochodu specjalnego do oczyszczania kanalizacji sanitarnej. Tutaj również nie ma na chwilę obecną problemów. Prace prowadzone są zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót. Etap projektowania ma również potrwać do końca maja 2024. W dniu 23 lutego dokonano przy udziale zamawiającego, wykonawcy oraz inspektora nadzoru końcowego odbioru robót przy zadaniu termomodernizacja obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wysowej Zdroju wraz z usługą nadzoru inwestorskiego. Trwają prace przy montażu instalacji fotowoltaicznych OZE na budynkach gminnych użyteczności publicznej. Planowany termin zakończenia prac to jest 30 kwiecień 2024. Zostały zakończone prace przy przebudowie i rozbudowie budynku OSP w miejscowości Brunary. Z dniem 30 stycznia 2024 została wydana przez PIMP Gorlice decyzja na użytkowanie obiektu. Trwają prace przy wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego na instalację fotowoltaiczną w obiekcie oczyszczalni ścieków Wysowej Zdroju w ramach programu doposażenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w instalacje fotowoltaiczne na terenie ziemi gorlickiej. Trwają również prace projektowe w budynku użyteczności publicznej nr 97 w Wysowej Zdroju. Jest to obiekt szkoły. W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z instalacją wewnętrzną gazową oraz instalacją centralnego ogrzewania z programu Polski Ład. Sporządzony został plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024 oraz sporządzono roczne sprawozdanie o udzielenie zamówieniach w roku 2023. Ogłoszono przez Zarząd Województwa Małopolskiego konkursu kapliczki Małopolski 24. Została zgłoszona kapliczka posadowiona na działce numer ewidencyjny 94/6 w miejscowości Izby. Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków budżetu województwa małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji rolnej pod nazwą modernizacja dróg dojazdowych w gminie Ujście Gorlickie o łącznej długości 330 metrów w miejscowości Brunary i Smerekowiec. Droga w miejscowości Brunary na działkach 287/1, 285, 284, 118/1 długości 210 metrów w kierunku planowanej oczyszczalni ścieków od strony Jaszkowej. I druga droga w miejscowości Smerekowiec, działka nr 374 długości 120 metrów za cmentarzem za rzekę.
Wartość całkowita projektu to jest 197 543 zł 81 groszy, dofinansowanie 50%. Wykonano drobne roboty drogowe w obrębie dróg gminnych, publicznych i wewnętrznych w sołectwie Skwirtne, Uście Gorlickie i Hańczowa. I tak, remont dróg gminnych wewnętrznych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 71 i 88 w miejscowości Skwirtne, dojazdy do rzeki z obwodnicy, przebudowa zjazdu rurowego FI50 z drogi gminnej publicznej w miejscowości Uście Gorlickie Oderne, w miejscowości Uście Gorlickie przy budowanej świetlicy w Odernym, przebudowa przepustu rurowego FI60 w ciągu drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 143/8 w miejscowości Hańczowa, wbudowanie kręgów na drodze w kierunku gruntów pani Durniak. Wartość zadania 7031,50 zł. Rozliczono zadanie pod nazwą remont drogi gminnej Regetów Niżny, Regetów Wyżny w miejscowości Regetów w gminie Uście Gorlickie z wyłączeniem osuwiska o wartości 208 477 zł 62 groszy. Rozliczono projekt pod nazwą Modernizacja dróg dojazdowych w gminie Uście Gorlickie o łącznej długości 1615 metrów w miejscowości Brunary, Kwiatoń, Nowica, Smerekowiec, Zdynia o wartości 457 721 zł i 75 groszy. Zadania w trakcie realizacji. Roboty drogowe w obrębie dróg gminnych, publicznych i wewnętrznych w sołectwie Robki i Śnietnica. Naprawa przejazdu brodem w ciągu drogi gminnej wewnętrznej oznaczonej jako działka ewidencyjna 335-231/2 w miejscowości Śnietnica pod Kościołem. Oczyszczenie przepustu w ciągu drogi gminnej wewnętrznej koło w miejscowości Czertyżnego w miejscowości Robki. Odbudowa i zabezpieczenie przyczółków mostu w ciągu drogi publicznej Hańczowa-Robki-Wysowa w miejscowości Robki. Dostawa materiału dla potrzeb naprawy bieżącej nawierzchni drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka ewidencyjna 299 w miejscowości Brunary. Transport materiału własnego dla potrzeb naprawy nawierzchni drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 323 w miejscowości Śnietnica. Zimowe utrzymanie dróg gminnych, publicznych i wewnętrznych, parkingów, placów oraz chodników. Złożono następujące wnioski o dofinansowanie. Wniosek dotyczący udzielenia wsparcia finansowego dla gmin z terenu województwa małopolskiego z zakresu zaopatrzenia w kompostowniki na zadanie kompostowniki w gminie Uście Gorlickie. Wnioskowana kwota wsparcia finansowego z budżetu województwa małopolskiego to jest 40 tysięcy złotych. Drugi projekt, pomoc finansowa Małopolskie OSP 2024 dla gmin z przeznaczeniem dla jednostek przebudowa budynku garażowego z wiatą dla OSP w Gładyszowie. Wnioskowana kwota o dofinansowania z budżetu województwa małopolskiego to jest 60 tysięcy złotych. Prace budowlano-remontowe, pomoc finansowa pod nazwą Małopolskie Świetlice Wiejskie 2024. Na remont świetlic w Uściu Gorlickim wnioskowana jest kwota 17,5 tysiąca złotych. To są wymiana podłogi i tapety w świetlicy. Zakup materiałów i elementów wyposażenia, pomoc finansowa pod nazwą Małopolskie Świetlice Wiejskie. Wnioskowana kwota 73 715 zł na zakup wyposażenia świetlic wiejskich w garnki, sztućce i tym podobne materiały. Przygotowywane są założenia do wniosku w ramach funduszy europejskich dla wspólnot lokalnych, wsparcie obszarów uzdrowiskowych. Wniosek dotyczyć będzie inwestycji w obrębie Parku Zdrojowego Wysowej Zdroju. I w dniu 6 lutego 2024 Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do strategii terytorialnej na lata 2021-2027 dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w Małopolsce. Trwa przygotowanie dalszych inwestycji w ramach programu Polski Ład, to jest rozbudowa chodników i utwardzeń poboczy w miejscowościach Zdynia, Smerekowiec, Kwiatoń, Brunary, Śnietnica. Budowa pierwszego etapu kanalizacji sanitarnej w Brunarach, budowa pierwszego etapu oczyszczalni ścieków w Brunarach,
Realizacja projektu Rozświetlamy gminę polegającą na wymianie opraw oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne. Remont zabytkowych obiektów sakralnych na terenie gminy w oparciu o wnioski zgłoszone przez poszczególne parafie. Sprzedaż nieruchomości z mienia gminy. W dniu 8 stycznia 2024 podczas przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości z mienia gminy, to jest działka ewidencyjna 333/37 o powierzchni 71 arów, obręb Wysowa Zdrój, został wyłoniony kandydat na nabywcę. Wartość nieruchomości ustalona podczas licytacji wyniosła 142 tysiące złotych. Aktualnie ogłoszone są przetargi na zbycie nieruchomości z mienia gminy. Czwarty ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości 732 o powierzchni 20 arów, obręb Gładyszów, cena wywoławcza 65 tysięcy plus VAT. Od wartości terenów budowlanych, termin przetargu 5 marzec 2024. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych 30/4 i 30/7, łącznej powierzchni 30 arów, obręb Konieczna, cena wywoławcza 105 tysięcy złotych plus VAT od wartości terenów budowlanych. Termin przetargu 5 marzec 2024. Trzeci ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości 655/1 o powierzchni 16 arów, obręb Wysowa Zdrój, cena wywoławcza 135 tysięcy złotych plus VAT od wartości terenów budowlanych. Termin przetargu 5 marzec 2024. Drugi ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości o powierzchni numer działki 400 o powierzchni hektar 13 arów, obręb Nowica, cena wywoławcza 600 tysięcy plus VAT od wartości terenów budowlanych. Termin przetargu jest 3 kwiecień 2024. Trwa procedura zamiany nieruchomości gruntowej pomiędzy właścicielem działki w Brunarach pod oczyszczalnię ścieków za rzeką Biała Tarnowska w Brunarach. Zlecono wycenę wydzielonej nieruchomości 57/1, obręb Brunary. Przygotowywana jest zamiana nieruchomości gruntowych pod stację hydroforową stanowiącą część lokalnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Uście Gorlickie. Zlecono podział nieruchomości 19/129 w obrębie Uście Gorlickie. Finalizowana jest również zamiana nieruchomości pomiędzy gminą a Lasami Nadleśnictwo Gorlice. Po podjęciu uchwały na dzisiejszej sesji umowa notarialna jest przewidziana na dzień 1 marca 2024. W trakcie uzgodnień jest zamiana nieruchomości pomiędzy gminą a Nadleśnictwem Łosie. Wypracowana koncepcja i projekt porozumienia zostanie przedstawiona do wstępnej opinii Wysokiej Radzie. W dniu 31 stycznia 2024 roku podpisano protokół z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w gminie przez Zespół Kontrolny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. W tym samym dniu również podpisano protokół kontroli przeprowadzonej przez RIO w Ośrodku Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim. Ponadto zarówno ja, jak i pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych uczestniczyliśmy w posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy odbywających się w okresie mijającego okresu oraz innych spotkaniach organizowanych w sprawach dotyczących bieżącej działalności gminy, w tym związanych z realizowanymi na terenie gminy projektami. Przygotowano projekt zmiany budżetu gminy na 2024 rok oraz projekt innych uchwał kierowanych pod obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli są pytania, to proszę. Jeśli nie, to dziękuję bardzo. Nie widzę. Dziękuję. Panie Wójcie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwał w sprawach. Pierwsza uchwała będzie w sprawie zmiany budżetu gminy Uście Gorlickie na 2024 rok oraz zmiany uchwały budżetowej gminy Uście Gorlickie nr 47/537/23 z dnia 28 grudnia 2023. Ja tylko
Przypomnę, że dzisiejszy projekt uchwały otrzymał pozytywne opinie przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy oraz Komisję Rolnictwa wczoraj. Bardzo proszę o przedstawienie, panie skarbnik. Szanowni Państwo, w dziale 600 zwiększamy dochody o kwotę 78 968 zł na zadanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W dziale 750 zmniejszamy dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 16 466 zł oraz zwiększamy dochody z tytułu dotacji na zadanie cyberbezpieczny samorząd w kwocie 561 839 zł. W dziale 751 wprowadzamy dochody na zadania zlecone przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 48 587 zł. W dziale 758 zwiększamy dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 1 872 242 zł oraz z tytułu subwencji rozwojowej o kwotę 336 347 zł. W dziale 855 zwiększamy dochody o kwotę 90 zł na zadanie Karta Dużej Rodziny. W dziale 900 zwiększamy dochody o kwotę 119 407 zł z tytułu zwiększonej dotacji Polski Ład na zadanie termomodernizacja budynków Zakładu Gospodarki Komunalnej. W wydatkach w dziale 600 wprowadzamy zadanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg remont drogi gminnej Uście Gorlickie osiedle Homola w kwocie 160 tysięcy zł. W dziale 750 zmniejszamy wydatki na zadanie zlecone o kwotę 16 466 zł. Zgodnie z decyzją wojewody zwiększamy wydatki urzędu gminy o kwotę 25 573 zł w związku z remontem pomieszczeń oraz zwiększonym odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wprowadza się również wydatki w kwocie 691 062 zł na zadanie cyberbezpieczny samorząd. W dziale 751 zwiększamy wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych o kwotę 48 587 zł. W dziale 801 na wniosek CUO wprowadzamy zmiany porządkujące oraz zwiększamy wydatki ze środków Funduszu Pomocy o kwotę 157 221 zł 97 groszy. Zwiększamy również wydatki na podwyżki dla nauczycieli o kwotę zwiększonej subwencji oświatowej, to jest 1 872 242 zł. W dziale 852 wprowadzamy zmiany porządkujące na wniosek OPS, Ośrodka Pomocy Społecznej. W dziale 853 wprowadzamy wydatki z funduszu COVID na zadanie refundacja podatku VAT w kwocie 5000 zł. W dziale 855 na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzamy zmiany porządkujące oraz zwiększamy wydatki na zadanie Karta Dużej Rodziny w kwocie 90 zł. W dziale 900 zwiększamy wydatki na wywóz azbestu o kwotę 20 tysięcy zł. W dziale 926 zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 155 tysięcy zł na zadanie modernizacji Parku Wodnego w Wysowej Zdroju oraz zwiększamy wydatki bieżące w kwocie 800 zł na zwiększony odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W przychodach przychody zwiększamy o kwotę 118 095 zł z tytułu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe w poprzednim roku. Rozchody nie ulegają zmianie. Autopoprawką proszę o wprowadzenie jeszcze po dochodach i wydatkach kwoty 55 179 zł. To są również środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe za miesiąc luty. To wszystkie zmiany do budżetu. Dziękuję. Są jakieś pytania? Bardzo proszę. Ta kwota, ona zawiera w sobie 155 tysięcy złotych, zawiera w sobie dodatkowe zadania, które chcielibyśmy zlecić pod wykonawcy na bieżąco, ponieważ już jest na placu budowy i wykonałby po prostu wszystkie niezbędne zadania, które pojawiają się w trakcie tego remontu. To jest kwota 8 tysięcy złotych na wymianę świetlówek, dodatkowa kostka do wymiany w kwocie 52 022 zł brutto i remont jacuzzi. Tam chodzi o wymianę, remont orurowania. Jak to się nazywa, panie wójcie, przepraszam? Stelaż, remont niecki jacuzzi. Chodzi o jej doszczelnienie. Doszczelnienie właśnie, brakło mi słowa. O i cała instalacja, która obsługuje wodna. Tak, całą instalację, remont całej instalacji.
plus dodatkowa kwota 10 tysięcy złotych na opracowanie analizy, takiej ekspertyzy na temat nośności konstrukcji elementów drewnianych całego dachu w warunkach pożarowych. Taki dokument jest nam jeszcze potrzebny. W sumie to daje 155... Dokumentu nie mieliśmy wcześniej? Panie... Nie był wymagany do ekspertyzy. Nie. Była opinia przeciwpożarowa, natomiast teraz jest wymagana takie obliczenia konstrukcji, w związku z tym, żeby nie trzeba było montować na całej przyrodzie kabli. A jak to jest, że te koszty no jak gdyby znów się uaktywniły? Bo temat jacuzzi był już poruszany wcześniej, był robiony kosztorys do tego, a teraz wróciliśmy do tego tematu. Tak, ale nie były wprowadzone te środki. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chodzi o jacuzzi, wiadomo jest, że ono wymaga remontu. Ale tutaj sprawa rozgrywa się o to, w jaki sposób przeprowadzić ten remont. Całkowita wymiana jacuzzi, które trzeba zrobić od nowa, trzeba zlecić, żeby ktoś to zrobił na wymiar. Po pierwsze jest bardzo kosztowne, ponieważ jest oszacowane na dzień dzisiejszy na jakieś 250 w porywach do 300 tysięcy złotych. Ponadto nie można znaleźć wykonawcy, który chciałby się tego podjąć, a gdyby się nawet podjął, to trwałoby to bardzo długo, nie zdążylibyśmy do oddania basenu. Więc pozostaje nam tylko wyremontować, wymienić wszystkie te instalacje, uszczelnić je, ponieważ w tym momencie jest stwierdzone, że one są rozszczelnione, już są zużyte, to jednak jest ileś lat to działało. Ponadto trzeba wymienić wyremontować stelaż i całą nieckę, ponieważ ona też już jest nieszczelna. Chodzi o to, żeby ją właśnie uszczelnić. Wybraliśmy ten wariant, no dlatego, że on jest do wykonania szybko, no i kosztuje zdecydowanie mniej. Czy jeszcze jakieś koszty w sprawie basenu są na horyzoncie? No zastanawiamy się, mamy nadzieję, że to co zaplanowaliśmy w budżecie na utrzymanie basenu, bo zaplanowaliśmy środki, że basen będzie pracował od 1 lipca, no, czyli pół roku. Tam przyjęliśmy w budżecie środki na materiały, na usługi i na wynagrodzenia. Są tam środki zaplanowane właśnie na uruchomienie basenu. Mamy nadzieję, że się w tym zmieścimy, ale to się wszystko okaże, gdy zakończą się prace budowlane, gdy wykonawca zejdzie z pracy budowy i dopiero dyrektor przystąpi do uruchomienia basenu. Ale to ja bardziej pytam o to, czy są jeszcze przewidziane jakieś wydatki w trakcie remontu, bo to jest już, proszę panią, trzecia dokładka po przetargu. Dokładaliśmy 125, 950, no i teraz 155 tysięcy. Tak, to jest trzecie, tak, to jest trzecie zwiększenie. Ewidentnie ktoś czegoś nie policzył. Trzeci raz. A temat jacuzzi, kostki i malowania elewacji był poruszany przy uchwalaniu kwoty 950 tysięcy złotych. Zgadza się, tylko że wtedy tam nie była jeszcze zaplanowana wymiana całej tej kostki. To jest dodatkowa kostka, którą trzeba wymienić. Tak. A o jacuzzi, owszem, rozmawialiśmy, ale pamięta pan, że mówiliśmy, że no na dzień dzisiejszy po prostu nie mamy jeszcze opracowanej koncepcji, w jaki sposób zająć się tym jacuzzi, bo szukaliśmy wykonawcy, który wykonałby na wymiar, no bo ciężko byłoby całą konstrukcję, całą tą nieckę przebudowywać, który wykonałby jacuzzi na wymiar. No niestety nie udało się, a nawet jeżeli by się ktoś tego podjął, to tak jak mówię, byłoby to bardzo kosztowne i długo by to trwało. Znaczy ja nie będę tego teraz sprawdzał, ale zdaje się, ten remont jacuzzi to państwo podawaliście w tej kwocie 950 zł. Tam chyba nawet zapytanie składałem. Nie, tam były sauny. Już nie pamiętam w tym momencie, musiałabym sięgnąć do notatek, ale nie było tam jacuzzi. No. To było dużo elementów, ale jacuzzi tam nie było. Dziękuję. Jeszcze? Dziękuję. Są jeszcze pytania? Ja bym proponował jeszcze omówić uchwałę odnośnie wieloletniej prognozy finansowej i w sprawie emisji obligacji. W wieloletniej prognozie finansowej wprowadzamy zmiany zgodnie ze zmianami w budżecie, czyli zwiększamy dochody i wydatki. Wprowadzamy zmiany w przychodach o tą kwotę 118 095 zł niewykorzystanych środków w 2023 roku z Funduszu Pomocy na Zadania Oświatowe. Rozchody nie ulegają zmianie. W załączniku numer 2 w przedsięwzięciach wprowadzamy zmianę dotyczącą rozbudowy i modernizacji Parku Wodnego w Wysowej Zdroju o tą kwotę 155 tysięcy złotych na dodatkowe te zadania. I to są wszystkie zmiany w wieloletniej prognozie. Są pytania? Nie widzę.
Jeszcze może krótko właśnie emisji obligacji. Uchwała, zmiana uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Wracając do 2020 roku, kiedy pierwszy raz podejmowaliście Państwo uchwałę o emisji obligacji, ta uchwała była podjęta na temat emisji obligacji w kwocie 13 milionów złotych w dwóch transzach. Miało się to odbyć w 2020 roku i w 2021. W 2020 roku wyemitowaliśmy całą zaplanowaną kwotę 5 571 000. W 2021 wyemitowaliśmy tylko część, nie całą zaplanowaną kwotę. Kwotę 3 900 000 przenieśliśmy jako emisję na 2022 rok. Umowa z bankiem nam na to pozwala. Po prostu ona jest elastyczna. W związku z tym podejmowaliśmy uchwałę, że przenosimy tą emisję 3 900 000 na 2022 rok. Później podjęliśmy kolejną uchwałę, podjęliście Państwo kolejną uchwałę o przeniesieniu tej kwoty na 2023 rok. Znowu nie wyemitowaliśmy tych obligacji, a ciągle umowa nam pozwala na aneksowanie tych warunków, więc wnioskujemy teraz o podjęcie uchwały. Skoro mamy umowę, przeszliśmy całą procedurę badania tej emisji obligacji, no szkoda z tego po prostu buforu, że tak powiem, bezpieczeństwa zrezygnować. Póki jeszcze można, póki umowa nam z bankiem na to pozwala, wnioskujemy właśnie o zmianę tej uchwały emisyjnej i przeniesienie tych 3 900 000 na jako emisję w 2024 roku. Za to nie płacimy, to nas nie kosztuje. Tutaj ta niewyemitowana kwota no w żaden sposób nas nie kosztuje, nie płacimy odsetek i żadnych innych prowizji. Dlatego jest taki po prostu bufor bezpieczeństwa, podpisujemy aneks z bankiem, ale do tego jest potrzebna właśnie ta uchwała zmieniająca. Są jakieś pytania? Tak. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Zmienia się treść paragrafu drugiego, punktu trzeciego, który otrzymuje brzmienie. Celem emisji w 2024 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. To są kwoty. Jak było oryginalnie? Jeszcze raz. Jak było w oryginale, w pierwszej uchwale? Najprawdopodobniej było, to znaczy w oryginale w 2020 roku? W każdym roku zmienia się ten zapis, bo jak Państwo sobie przypomnicie uchwałę budżetową, którą podejmowaliśmy w grudniu, tam było wskazane właśnie, że planujemy emisję obligacji w kwocie 3 900 000 i na co je przeznaczamy. I właśnie tam w załączniku numer 3 jest napisane, że te środki przeznaczamy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w tej kwocie 1 297 480 zł, bo to jest właśnie kwota, którą w tym roku będziemy spłacać, oraz finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 602 1520 zł. To jest w WPF-ie i to już jest w pierwotnej uchwale budżetowej i to jest zapisane w pierwotnym właśnie tym WPF-ie. Wiem, no, także ale ta uchwała dotyczy uchwały, którą podejmowaliśmy w 2020 roku, tak. A to Pani mi mówi o zmianach do WPF-u, a ja pytam, jak było w oryginale w 2020? W 2020 roku, no tam było, to znaczy tak, w uchwale emisyjnej musi być wskazane, na co my emitujemy te środki, tak? Tak. Więc tam wtedy, ja już nie pamiętam w tym momencie, ale brzmiało to najprawdopodobniej na pewno podobnie. Na pewno rok był ten 2020. Tak, tam było wskazane spłata kredytów przypadające na 2020 rok i pozostałe środki z emisji obligacji były na pewno przeznaczone na pokrycie deficytu. Ja może zacytuję, bo masz? No to powiem. Celem emisji w 2020 jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 840 632 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 830 360. To jest to dostosowania do aktualnego stanu na rok. Na dany rok, akurat to dotyczy właśnie 2024. Dziękuję. Są jeszcze pytania? Dziękuję. Nie widzę. Dziękuję, Panie Skarbnik. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Uście-Gorlickie na 2024 rok? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała. W sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Ujście Gorlickie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 15/139/20 z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę podniesienie ręki, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta. Kolejne uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości z mienia gminy Ujście Gorlickie zlokalizowanej w miejscowości Kwiatoń. Bardzo prosił pana sekretarza o przedstawienie tej i kolejnych projektów uchwał. No, dotyczących sprzedaży nieruchomości kolejnych takie. Przedstawię uchwały, jeśli chodzi o gospodarkę ziemią. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości z mienia gminy Ujście Gorlickie zlokalizowanej w miejscowości Kwiatoń. To jak Państwo mają w uzasadnieniu, to jest taki pasek gruntu o powierzchni około 5 arów. W sąsiedztwie zabudowań pana Wszołka. Nie do zagospodarowania w tej chwili odrębnie część tego pasa poprzedniego pan Wszołek zasiedział na mocy postanowienia sądu. To jest umiejscowione w okolicach stadionu sportowego w Kwiatoniu. Rekomendujemy, żeby ten pasek w trybie bezprzetargowym zbyć. Nie wiem, czy będziecie głosować, czy wszystkie przedstawić, a potem... Tak? Nie widzę. Proszę kolejną. Druga uchwała w sprawie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości z mienia gminy Ujście Gorlickie zlokalizowanej w miejscowości Ujście Gorlickie. W trakcie aktualizacji ewidencji gruntów okazało się, że część pasa drogowego, który notabene uzyskaliśmy w drodze komunalizacji nie tak dawno od Skarbu Państwa. Część tego gruntu jest zajęte trwałym ogrodzeniem przez bank. W związku z tym zarząd banku no, nie chce występować na drogę zasiedzenia, tylko wystąpił do nas o sprzedaż tej nieruchomości. To jest powierzchnia około 1 ara, więc również proponujemy sprzedać to bankowi. Kolejna uchwała w sprawie sprzedaży w trybie ustnych przetargów nieograniczonych nieruchomości w miejscowości Kunkowa. To jest działka 8-arowa w Leszczynach. Przygotowaliśmy projekt uchwały w związku z wystąpieniem, z wnioskiem właściciela gruntu sąsiedniego. Natomiast po analizie stanu prawnego i możliwości wynikających z przepisów no nie widzimy podstaw do zastosowania trybu bezprzetargowego. W związku z tym, jeśli będzie zgoda Rady na sprzedaż tej nieruchomości, no zastosujemy tutaj tryb przetargu nieograniczonego. To jest działka 8-arowa w terenie budowlanym w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej, więc jeśli będziemy ją zbywać, to w takim trybie. Podobnie, jeśli chodzi o kolejną uchwałę w sprawie sprzedaży w trybie ustnych przetargów nieograniczonej nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Hańczowa. Tutaj jest bardzo podobna sytuacja. Również wnioskodawcą jest osoba sąsiadująca z tą nieruchomością. Też w trybie bezprzetargowym był wniosek. Podobna sytuacja. Jeśli będzie zgoda Rady
Na zbycie tej nieruchomości stosujemy tryb bezprzetargowy, tryb przetargu nieograniczonego, w związku z tym, że działka jest tak zlokalizowana i o takiej powierzchni, o takim przeznaczeniu, że ona może być śmiało zagospodarowana jako nieruchomość odrębna, więc w trybie przetargu nieograniczonego. Kolejna uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. To jest dość długa uchwała. Nie będę jej szczegółowo omawiał z tego powodu, że praktycznie cała treść jest przeniesiona z uchwały, którą podejmowaliście Państwo w 2001 roku. To jest uchwała dotycząca zamiany gruntów pomiędzy Lasami Państwowymi a gminą Uście. Natomiast to, co się zmienia od 2021 roku, to jest jedna działka w miejscowości Konieczna, co do której były wątpliwości. Myśmy jej nie chcieli przekazywać, w związku z tym, że to jest droga tam w kierunku Radocyny na przez takiego tak zwanego Wilusia chyba, jeśli się nie mylę. I tam był sprzeciw i społeczności, no i my też wycofaliśmy ją z protokołu uzgodnień. Natomiast po przeprowadzonych rozmowach i dalszych uzgodnieniach stwierdziliśmy, że wprowadzimy ją do zamiany. Jest zgoda społeczności, pan sołtys był w trakcie spotkania. Mamy uzgodnienia, że ta droga po prostu zostanie upubliczniona jako droga publiczna przez Lasy Państwowe. Tym bardziej, że ona meandruje poza pasem drogowym. W związku z tym, jeśli by lasy chciały zamknąć swoją drogę, urządzoną na swoim gruncie, to i tak my dostępu tam nie mamy, bo jeździmy po ich. W związku z tym zmiana polega tylko na tym, że dokładamy do tej uchwały, którą Państwo podejmowali w 2021 roku, działkę 111/1. I zmienia się paragraf 2. Tutaj proponowałbym, prosimy o poprawkę, autopoprawkę po uzgodnieniach z Lasami Państwowymi. Na mocy swoich wewnętrznych przepisów myśmy powoływali w projekcie uchwały artykuł 15, który tak jakby umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego i Skarbowi Państwa wzajemną zamianę gruntów pomiędzy sobą bez stosowania dopłat. Natomiast wewnętrzne regulacje Lasów Państwowych zakazują dopłacania im w sytuacji, jeśli wartość zamienianego gruntu z drugiej strony jest wyższa niż wartość gruntu leśnego. W związku z tym tu proponujemy zmianę podstawy prawnej z 15 ustęp 1 na 14 ustęp 3, który mówi właśnie o tych dopłatach. A zmiana polegałaby na tym, że paragraf 2 otrzymałby nowe brzmienie. Zamiana nieruchomości opisana w paragrafie 1 odbywa się bez obowiązku dopłat różnicy wartości zamienianych nieruchomości. Chcę tylko powiedzieć, że to jest kwota 368 zł. No bez tego się nie zamienimy po prostu, bo takie oni mają wewnętrzne przepisy. Planowany termin kontraktu ostatecznego na zamianę jest 1 marca. Przypomnę tylko, że w ramach tej zamiany, jeśli chodzi o główne takie nieruchomości, na których nam zależało, to jest działka pod świetlicą wiejską w Zdyni. Po drugiej stronie drogi cały parking naprzeciw świetlicy w Zdyni i grunt w okolicach 1 hektara tuż przy Watrze po lewej stronie drogi przed samą Watrą, przed potokiem. I ostatnia uchwała, jeśli chodzi o nieruchomości, to jest zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność gminy. To są dwie nieruchomości dzierżawione już od lat przez obecnych dzierżawców, w związku z tym, że umowy do lat 3 obecnie się kończą, żeby zawrzeć z tymi samymi ludźmi kolejne umowy do lat 3, wymagana jest zgoda Rady, w związku z tym projekt został wniesiony pod obrady sesji. Jeśli chodzi o nieruchomości. Dziękuję panu sekretarzowi. Są jakieś pytania? Dziękuję. Przechodzimy do głosowania nad projektami uchwał.
Proszę przygotować. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zmienia gminy Ujście Gorlickie zlokalizowanej w miejscowości Kwiatoń? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zmienia gminy Ujście Gorlickie zlokalizowanej w miejscowości Ujście Gorlickie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie ustnych przetargów nieograniczonych nieruchomości stanowiącej własność gminy Ujście Gorlickie zlokalizowanej w miejscowości Kunkowa. Głosowanie zostało odrzucone. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? 14 głosów za. Uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie ustnych przetargów nieograniczonych nieruchomości zmienia gminy Ujście Gorlickie zlokalizowanej w miejscowości Hańczowa. Głosowanie zostało odrzucone. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 głosów. Uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości. Oczywiście to jest uchwała z autopoprawką dotyczącą podstawy prawnej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I kolejna uchwała dotycząca umów dzierżawy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu stanowiących własność gminy Ujście Gorlickie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w gminie Ujście Gorlickie na lata 2024-2026. Bardzo bym prosił pana sekretarza. Bardzo bym prosił o omówienie jeszcze kolejnej uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Ja może mówię wszystkie. Najbardziej. Wysoka Rado, uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w gminie Ujście Gorlickie na lata 2024-2026. To jest wymóg ustawowy. Gminne programy wspierania rodziny przyjmuje się na okres 3-letni. W związku z tym, że ostatni program, który realizowaliśmy, zakończył swoje obowiązywanie w roku 2023. Stąd zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej istnieje konieczność uchwalenia programu nowego na lata 2024-2026. Ja tylko przypomnę, że w ramach tego programu między innymi zatrudniany jest asystent rodziny. Ponosimy opłaty za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, czy finansujemy funkcjonowanie świetlicy wychowawczej jako placówki wsparcia dziennego. Ta świetlica funkcjonuje w Śnietnicy. No i prowadzimy wsparcie psychologiczne dla rodzin, które są w kryzysie. To jeśli chodzi o program. Ja mogę więcej będzie. Jeśli chodzi o kolejną uchwałę, to jest przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ujście Gorlickie. Również wymóg uchwalania rocznego programu opieki nad zwierzętami wynika wprost z przepisów. Do 31 marca jesteśmy zobowiązani, znaczy Państwo jako Rada jesteście zobowiązani do podjęcia stosownej uchwały w tym zakresie. Program jest roczny. W tym roku na realizację programu opieki nad zwierzętami przeznaczamy 76 tysięcy złotych. Oczywiście program wymaga pewnych uzgodnień. Te wszystkie uzgodnienia
mamy jako dokumenty formalne. Kolejna uchwała w sprawie zmiany uchwały 42/493 z 30 czerwca 2023 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uście Gorlickie 6. To jest uchwała zmieniająca zakres opracowania, jeśli chodzi o oczyszczalnię ścieków w Brunarach. Jak sobie Państwo pewnie przypominacie, w czerwcu 2023 podejmowaliśmy uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany planu w związku z tym, że w związku ze zmianą lokalizacji planowanej wcześniej oczyszczalni w Brunarach, no, wystąpiła niezgodność z planem zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym dokonywaliśmy tam zmiany studium, ale na etapie przystępowania do planu nie wiedzieliśmy jeszcze, jak dokładnie, od kogo będziemy mieć działkę, jaka będzie jej powierzchnia, jak będzie projekt zagospodarowania mniej więcej wyglądał. W związku z tym ustaliliśmy dość duży areał wynikający z terenu zabezpieczonego w studium zagospodarowania. Natomiast na chwilę obecną, do procedowania już, bo założenia do planu już są przygotowane do uzgodnień. W związku z tym istnieje w tej chwili konieczność dostosowania zakresu opracowania miejscowego planu do tego, co faktycznie będzie realizowane. W związku z tym konieczna jest zmiana tego zakresu i po zmianie, po dzisiejszej sesji uruchomimy dalszą procedurę związaną z procedowaniem zmiany miejscowego planu. I jeśli chodzi, to może blokowo omówię, jeśli chodzi o dotacje na prace konserwatorskie. Pamiętacie Państwo, występowaliśmy z wnioskami na podstawie uzgodnień z parafiami poszczególnymi w ramach edycji Polski Ład Zabytki 1 i 2. W ramach pierwszego naboru złożonych zostało 8 wniosków, w ramach drugiego 4 kolejne. No i w tej chwili procedura wygląda tak, że wnioskodawcą jest gmina Uście. Beneficjentami są poszczególne parafie, które składały wnioski. No i w tej chwili przystępujemy do dalszej procedury związaną z realizacją zadań, czyli z wykorzystaniem tych środków na poszczególne zadania. No i elementem niezbędnym w związku z tym, że to przechodzi przez budżet gminy, jest tryb udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy tych zabytkach, na które zostały złożone wnioski. To są pierwsze 6. Te parafie, które złożyły wnioski zgodnie z uchwałą, którą myśmy uchwalali w tamtym roku, przypomnę, była taka nowa uchwała w sprawie udzielania zabytków, udzielania dotacji na prace konserwatorskie. Na tej podstawie 6 parafii złożyło już wnioski, w związku z tym to jest pierwszy pakiet, który oczywiście te kwoty dotyczą tego dokładnie, co było złożone we wnioskach, czyli wartość całego dofinansowania plus 2% udziału własnego, który zgodnie wtedy z decyzją pokrywany jest ze środków samorządu. W tej chwili to są parafie Hańczowa Prawosławna, grecko-katolicka w Nowicy, grecko-katolicka w Przysłopiu, rzymsko-katolicka w Uściu Gorlickim, na pracę przy cerkwi w Skwirtnem, rzymsko-katolicka w Smerekowcu i grecko-katolicka w Uściu Gorlickim. Zostaje jeszcze 6 wniosków, na które w chwili obecnej czekamy. Ja dziękuję, jeśli są jakieś pytania. Dziękuję panu sekretarzowi. Są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Głosowanie zostało uruchomione. Tak jest. Kto jest za? Kto z państwa radnych jest za? Nie? O, przepraszam. Problemy techniczne. Jest już. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie gminnego programu wspierania rodziny? Proszę podniesienie ręki i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzeń na terenie gminy Ujście Gorlickie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 42/493/23 Rady Gminy Ujście Gorlickie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie przystąpienia do opracowywania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujście Gorlickie 6 w gminie Ujście Gorlickie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała to jest w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotyczy to parafii prawosławnej pod wezwaniem Matki Bożej w Hańczowej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotyczy to parafii grecko-katolickiej pod wezwaniem świętej Paraskewy w Nowicy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia uchwały? Uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotyczy to parafii grecko-katolickiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Przysłupiu. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotyczy to parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Ujściu Gorlickim. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę podniesienie ręki, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotyczy to parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Smerykowcu. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę podniesienie ręki, nacisnąć przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Ostatnia uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotyczy to parafii grecko-katolickiej pod wezwaniem świętej Paraskewy w Ujściu Gorlickim. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę podniesienie ręki, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta. Była to ostatnia uchwała, którą głosowaliśmy. Kolejny punkt z porządku obrad. Interpelacje i zapytania radnych. Nie było w ostatnim okresie. Dziękuję. Odpowiedziałem. Kolejny punkt. Wolne wnioski, oświadczenia radnych. Ja może pozwolę sobie. Pierwsze, mamy dwa wnioski, które wpłynęły o przydział drzewa. Może odczytam. Pierwsze to będzie od parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego narodzenia świętego Jana Chrzciciela w Gładyszowie. I odczytam ten wniosek. W imieniu całej społeczności parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem narodzenia świętego Jana Chrzciciela w Gładyszowie zwracam się do Wysokiej Rady z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości nieodpłatnego przyznania na rzecz parafii 30 metrów sześciennego drewna tartacznego. Przyznane drewno zostanie przeznaczone na pilny i konieczny remont częściowo uszkodzonej i przegniętej więźby dachowej na budynku plebanii
pełniące jednocześnie funkcję obiektu sakralnego. Nasza parafia, pomimo swojego skromnego charakteru, pełni istotną rolę w życiu społeczności lokalnej. Ponadto z uwagi na fakt, że parafia nie ma swojego kościoła, plebania służy jako miejsce spotkań wiernych oraz miejsce odprawiania nabożeństw, zwłaszcza w okresie zimowym. W obliczu braku własnego kościoła podczas uroczystości kościelnych korzystamy z gościnności cerkwi grekokatolickiej. Niestety jest ona nieogrzewana i znacząco utrudnia udział w nabożeństwach osób starszych i dzieci. Aktualny stan dachu plebanii stwarza poważne zagrożenie dla naszej zdolności do organizowania spotkań religijnych oraz społecznych. Przecieki skutkują zamakaniem sufitów we wcześniejszych wyremontowanych znacznym nakładem sił i środków w pomieszczeniach, a to w konsekwencji prowadzi do degradacji wnętrza budynku. W zalanych pomieszczeniach znajduje się kaplica, gdzie odprawiane są nabożeństwa, a także miejsca spotkań przyjmowanych nieodpłatnych grup oazowych dla dzieci i młodzieży z różnych regionów Polski. Mając świadomość wagi naszej prośby, zdecydowaliśmy się wystąpić z nią do Rady Gminy z uwagi na fakt, że nasza parafia boryka się z ograniczonymi zasobami finansowymi oraz niewielką liczbą wiernych. To wszystko sprawia, że nie jesteśmy w stanie sprostować kosztom remontu dachu bez wsparcia z zewnątrz. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą o przyznanie drewna tartacznego, które umożliwi nam przeprowadzenie niezbędnych prac konserwacyjnych. Mamy nadzieję, że zrozumieją Państwo pilność sytuacji oraz wagę funkcji, jaką pełni nasza parafia i plebania dla społeczności lokalnej. Nie wyobrażamy sobie, żeby wyłącznie z uwagi na brak zdolności parafii do pokrycia kosztów niezbędnych prac remontowych, władze diecezji musiały rozważać rozwiązanie parafii i przyłączenie jej do którejś z parafii większych w ościennych miejscowościach. Liczymy na Państwa wsparcie i gotowi jesteśmy do udzielania wszelkich informacji dodatkowych, które mogą być potrzebne do rozpatrzenia naszej prośby. Oczywiście w załączeniu jest wykaz materiałów potrzebnych do odbudowy tego. Także tu jako sołtys. Bardzo proszę Pan mówić jeszcze. Wysoka Rado, był osobiście ksiądz proboszcz u mnie z tą prośbą. Jest to bardzo pokorny ksiądz, młody ksiądz. Tych wiernych wyznania katolickiego w Gładyszowie mówi, że no nie jest za dużo. On z góry dziękował, nie wiedząc jeszcze, że będzie miał przydzielone. Także bardzo gorąco proszę również, żeby wyrazić pozytywną opinię i przydzielimy. Ja dziękuję też z góry za dobrą radę, znając radę, że jest do tego bardzo przychylnie nastawiona. Dziękuję. Są jeszcze jakieś pytania odnośnie tego? Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa radnych za przydziałem nieodpłatnego przydziału drewna dla parafii Gładyszów? Proszę o podniesienie ręki, naciśnij przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Odczytuję wyniki, 14 głosów za. Wniosek uzyskał pozytywną opinię. Kolejny wniosek to jest odnośnie remontu obiektów mostowych przy drodze powiatowej Gładyszów w Uście Gorlickiej. Dotyczy to miejscowości Smerkowiec. Tam mamy dwa obiekty drewniane w Zarządzie Dróg Powiatowych i tutaj pan Rafał Wojna, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, no zwrócił się z prośbą o przydział dużej, niedużej ilości na obiekt mostowy przy cmentarzu w Smerykowcu 1, to jest niecałe 7 kubików i drzewa,
i na most w okolicach remizy strażackiej, też w Smerykowcu, 7,5 niecałe kubika. No w sumie 14 kubików drzewa przydział tartacznego do potrzebnego do remontu obydwu tych mostów. W sensie tylko zabezpieczenia od przechodniów, żeby nie wpadli do rzeki tylko, bo te mosty to się do remontu całe, do przebudowy nadają. Bardzo proszę pani. Podejście do sprawy, chociaż wiem, że irytujemy się, że wiele rzeczy musimy zrobić za powiat, ale to chodzi o bezpieczeństwo naszych ludzi, żeby nikt nie wpadł tam, bo naprawdę są w tragicznej sytuacji i mówię tu już od dłuższego czasu o tej sprawie. Nie jakoś tak, jakoś pobocza czasem załatają, jak już rzeczywiście jest taka sytuacja drastyczna, natomiast poręcze absolutnie. A myślę, że na wybudowanie nowych mostów na razie nie mamy co liczyć, więc musimy to jakoś ratować. Do przebudowy to obydwa się nadają, albo większość naszym. Bardzo proszę. No ja też się przychylam do tej prośby, ale pod jednym warunkiem takim drobnym. Jeśli wymienią tę deskę w dylowinie mostu koło remizy, koło cerkwi w Wysowej Zdroju, bo jeśli to nie zrobią do jesieni, to w jesieni będzie cała dylowina do wymiany. A dzisiaj wystarczy tylko jedną deskę wymienić, a oni tam jeżdżą tamtędy, oglądają i gwoździe wystają oczywiście też z tej dylowiny. Deska czy dwie deski, tych było rannych w Wysowie jest. No jest, właśnie było rany, jakby po desce dali, to i by... Pan wójt to już notuje, pan wójt jeszcze chciał zabrać głos? Bardzo proszę. Wysoka Rado, ja sobie dokładnie zdaję sprawę z tego, że ta współpraca z powiatem jest, jak ktoś to mówił, 06 czy 60, nie wiem, po naszej stronie w każdym bądź razie, ale tu nie patrzmy może na to, że jest dobra współpraca, tylko o bezpieczeństwo niekoniecznie naszych mieszkańców, ale tych wszystkich, którzy się tam przemieszczają tym mostem. To jest jeszcze jeden problem, że czy będzie możliwość tych nowych barierek przykręcenia do tej dylowiny, do tych elementów mostu, które tam istnieją. No w każdym bądź razie być może zmobilizuje to zarząd powiatowy dróg do wszczęcia procedury budowy nowego mostu. No bo to tego nie unikną na pewno, bo z tamtego mostu jest balustrada. Bardzo proszę. Elementy złączne. 6 kilo. Gwoździe i wykonawstwo. Dziękuję. Tyle. Dzięki bardzo. Jak już będą robić seryjnie naprawy tych poręczy, to może by naprawili poręcza na moście w Nowicy, bo tam ich w ogóle nie ma. Żeby wykonali, nie naprawili. To ja powiem dalej. My czekamy, bo myśmy się zobowiązali zamiast dopłaty własnych środków do remontu drogi Oderne-Nowica, że ten most przebudujemy. Ale na razie nie ma drogi zrobionej, nie będziemy wychodzić przed orkiestrę i pewnie poręcza tylko dołożymy te dwa kubiki i zrobimy. Dobra. Bardzo proszę jeszcze. Jeszcze jest odnośnie tego mostu w Nowicy, to ja nie wiem, czy ktoś w ogóle zagląda pod ten most. Przyczółki. Się schodzą jedna do drugiej, czy za chwilę. Po prostu ciekawie. To teraz wiozna za orę. Z tym razem nie przydą roztopy. Nie ma czy? Nie ma. Ale. Pani Jola? Ja mam pytanie jeszcze. Czekaj. Ja mam pytanie jeszcze odnośnie tego mostu w Uściu, bo 2 lata temu był remontowany i w tym momencie barierki są wyłamane i w dalszym ciągu powiat nie podejmuje się tego, żeby te barierki poprawić. Do tych barierek nie będziemy im dokładać. No, wydaje mi się, że powinno to już być poprawione. To powinno być zrobione już, tak jest. Panie wójcie, czy było kiedykolwiek spotkanie, żeby wyliczył powiat, ile wybudował mostów w ciągu roku betonowych w terenie powiatu, a u nas jest 28% drugi i my wiecznie dajemy tylko drewno, a oni wykonawstwo i te materiały łączeniowe, gwoździe i no i tyle tego biznesu. I będziemy wiecznie tak dziadować.
Ja bym raz nie dał i skończona sprawa. Róbcie co chcecie. Zachowajcie to. Drewnianych jest u nas. Tak, tylko, że my możemy, no możemy tak postąpić, tylko patrząc z drugiego punktu widzenia, czyli z tego bezpieczeństwa. Nie daj Boże, jakby się coś stało. No, ale my nie ponosimy odpowiedzialności, panie No wójcie, tak, no zgadza się. Mamy na terenie gminnych dróg powiatowych kupę dziur. Tak, zgadza się. Koleżanki rano zgłaszały, że kto będzie płacił za miski olejowe, jakoś nikt odpowiedzialności nie bierze. Że to świadczy ona, że tam jest pewna cmentarz, to chodzi płacić. Naprawiać dziury w drogach pewnie w sierpniu, jak zwykle, bo nasza gmina jest taka na samym końcu. Bo dyrektor Wojny i pan starosta Kaszyk nie lubią ostatnio Rady Uściańskiej. To no jeśli, dobrze, tyle. Jeśli ja jeszcze mogę, a wójt już tutaj stoi, to ja jeszcze chciałam też, jeśli chodzi o pokaz, swoje trzy grosze dołożyć, mianowicie droga, chyba już każdy ją widział, Stawisza Najsowa. Chciałabym tutaj ponownie, tak jak rozmawialiśmy na komisji budżetowej, zgłosić, prosić też wójta o to, o jakąś interwencję, nie tylko telefoniczną, ale może i do wyższych jakichś organów, bo to, co się dzieje na tej drodze, naprawdę, ja już to zgłaszałam, praktycznie zgłaszam to już piąty rok i mówię, że będzie coraz gorzej. No niestety powiat w swoich odpowiedziach tutaj nam mówi, że droga jest w stanie dobrym. No jeśli ktoś przejeżdża przez drogę w Stawiszy, no to może określić, czy to jest droga w stanie dobrym, czy jakim to jest, jaki to jest w ogóle stan. Moje zdanie jest takie, że za niedługo nie wiadomo, czy autobus tamtędy przejedzie. Już jest problem, już praktycznie ten autobus, który zabiera nam dzieciaki, i tak samo autobus kursowy, żeby przejechać, no musi no niestety zahaczyć fosę. Co dalej? Panie wójcie? Mm-hmm. Wybory dalej. Ja wiem, że wszyscy teraz zafascynowani wyborami i tak dalej. Ja wiem. Każdy stara się o jakiś tam mandat, ale no są sprawy, które nie, no są pilne. One nie będą czekać do wiosny czy do następnych wyborów. Także ja bardzo proszę tutaj o jakąś interwencję, bo uważam, że to są pilne sprawy i nie możemy tylko się skupiać na wyborach, ale musimy się też skupić na tym, co się dzieje w tym momencie. Dokładnie. Także bardzo proszę. Ja będę chciał przyjechać tam z panem dyrektorem i na miejscu zapraszam. Się skupić. Ja znaczy tak, jeśli chodzi o pana izby dyrektora, też. Izby mają most. Będą mieć most. Droga już nie musi być. Jeśli chodzi o pana dyrektora. Nie tak, już będziemy na tym terenie, to przyjedziemy do jej. Dzięki. Jeśli chodzi o pana dyrektora Wojny, ja zapraszam bardzo serdecznie. Damy znać, kiedy będzie. Wymieniałam z nim też korespondencję SMS-ową, także no, nie dostałam żadnej odpowiedzi. Bardzo serdecznie zapraszam, jeśli ogląda, jeśli słucha, zapraszam do Stawiszy na przejażdżkę. Tak jest. Dziękuję. Poseł, to jest jeszcze? My musimy w roku wyborów po prostu jakoś pójść po prostu do głowy i wysunąć może ze 40 jeszcze kandydatów do powiatu, żebyśmy znowu nie mieli żadnego. Dziękuję ślicznie. Jeszcze odnośnie tego, czy możemy przegłosujemy, a potem wolne wnioski będą. Bo Stawiszy, to grzechem by było, żebym nie wspomniał drogę w izbach, bo to już jest po prostu, w Stawiszy pewnie będzie drugi raz zrobiona droga, a w izbach jeszcze ani raz nie była zrobiona. I panie wójcie, ja bym proponował jakąś może delegację, może coś, no bo to już, to są kpiny, to już nie można przejechać, wnet nie będzie można przejść. I wreszcie to niech się ten powiat weźmie za to, bo tak jak żeśmy mówili na komisji, są koszty, niektórzy urywają wahacze w samochodach, nikt to jeszcze nie zgłasza, ale dojdzie do tego, że no wreszcie tu będą kolejki i do gminy, i do powiatu, albo nie wiem, telewizja, co tu zrobić przez 3-4 lata, walczymy o to i dalej nic. Dziękuję. Dobra, dziękuję. Proszę o przygotowanie głosowania nad temat przyznania przydziału ziewa do PZD Gorlice. Dobra. To było no 15, to 14 kubików. 14. Głosowanie zostało udzielone.
Kto z Państwa radnych jest za przydziałem nieodpłatnego drzewa dla PZD Gorlice? Proszę podniesienie ręki i nacisnąć przycisk. Dziękujemy. Ja może krótko skomentuję, dlaczego jest przeciwny. Jestem wiecznym łataniem listwami tego wszystkiego, bo to po prostu przestaje mieć sens. To takie dubanie, powiat do nas przychodzi, dubie, dajcie parę kawałków drzewa, przyjedziemy, załatamy i jedziemy dalej. To jest po prostu dla mnie chore. Tak być dalej nie może. Tyle, dziękuję. Dobra, dziękuję. Ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, popadło tu takie stwierdzenie wybory, więc dobrze by było, żeby się wszyscy zastanowili, czy najlepiej mieć, tak jak pan sołtys z Gładyszowa powiedział, 10 kandydatów na radnych powiatowych, bo kto komu co zaproponuje, to startuje na radnego powiatowego i uważa, że wygra, a tym samym osłabia kandydatury tych ludzi, którzy są zaangażowani, mają jakiś dostęp do tych bliższych jedynek i że mogliby wygrać wybory. I dopóki nie będzie w Radzie Powiatu, przecież zdajemy sobie wszyscy Państwo sprawę z tego, że Rada Powiatu i Rada Gminy jest to organ uchwałodawczy i może sobie wójt chcieć co chcieć, ale jak mu Rada nie przydzieli drewna, to nie dostanie. Tak samo jest w powiecie. I drodzy Państwo, zastanówmy się przed wyborami, jak głosować, za kim, żeby wreszcie mieć radnego powiatowego. ROPA ma 2 kandydatów i nie zgłasza więcej, ale z ROPY, ludzie z MRS-u zgłaszają w gminie Uście kandydatów na radnych powiatowych. Także dobrze się zastanówmy, co chcemy robić i co oczekujemy. Dziękuję. Dziękuję. Ktoś by chciał jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę. Ja chciałem dokończyć naszą dyskusję, pani skarbnik, bo zadałem sobie trud i znalazłem odpowiedź, jaką dostałem od pana wójta w kwestii tej kwoty, która była przyznawana na basen. To była kwota w budżecie 121 765,47 i tutaj mamy w punkcie trzecim podpunkt 7. Remont niecki jacuzzi w związku z nieszczelnością. Oczekujemy na ofertę. Wycenę szacujemy na 100-120 tysięcy złotych brutto. Czyli tam kwota była ujęta. Jak Państwo pewnie widzieliście, ja tym razem poparłem zarówno budżet, jak i WPF. Stwierdziłem, że dosyć tej mojej niechęci do basenu, która i tak już na pewno zostanie. W budżecie i WPF-ie jest wiele innych ważnych inwestycji, których nie powinienem zatrzymywać. No zresztą nawet sam bym ich nie zatrzymał. A niestety ta niechęć wynika z tego, że przy tej inwestycji jest tak mało transparentności, niemalże na każdym kroku, że ta niechęć już na pewno do tej inwestycji pozostanie. Dziękuję. Znaczy, panie radny, pan cytował odpowiedź na wniosek w trybie informacji publicznej. W związku z tym wie pan dobrze, że sytuacja była cały czas dynamiczna, jeśli chodzi o roboty dodatkowe. Natomiast w żadnym z aneksów, mieliśmy ich 2, nie została ujęta kwota związana z czy renowacją, czy zakupem, czy czymkolwiek, jeśli chodzi o jacuzzi. Bo tegośmy do końca nie wiedzieli. Tam w ramach tego, później w ramach aneksu, to było chyba zamienione na oświetlenie. Więc to nie jest tak, że my 2 razy bierzemy na jacuzzi i pewnie płacimy jeszcze wykonawcy. To nie jest tak, to jest w trybie odpowiedzi. Myśmy tam pisali o szacunkach, bo myśmy tego jeszcze dokładnie nie wiedzieli. Natomiast nie za bardzo wiem, co pan ma na myśli, mówiąc, że jest nietransparentna sprawa związana z remontem basenu. Czy coś jest niewiadome, czy my coś ukrywamy, czy w trybie informacji publicznej? W tej chwili następny był wniosek w trybie informacji publicznej, gdzie przekazaliśmy wnioskodawcy całą dokumentację z postępowania, z wszystkimi dokumentami. Tu nic nie mamy do ukrycia, wszystko jest transparentne. Natomiast niestety przy tego typu inwestycjach wychodzą niektóre rzeczy, których się po prostu przewidzieć nie da. Nie da się. My jesteśmy po radach budowy, na których padają różne spostrzeżenia, które po prostu nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani na etapie projektu, tylko na etapie ewentualnie teraz wykonawstwa.
a niektóre rzeczy, które były objęte robotami budowlanymi, robotami dodatkowymi. Wiecie Państwo dobrze, że argumentowaliśmy tym, że za chwilę na przykład na elewację, czy na kostkę, czy na cokolwiek trzeba będzie wejść drugi raz przez wykonawcę i szkoda po prostu tego nie zrobić, jeśli wykonawca już jest z całym sprzętem i będzie to kosztować stosunkowo taniej. No bo nie wiem, organizować następny przetarg, czy w trybie z wolnej ręki, jeśli by to było, a to już by było w ogóle podpadające, bo już każdy by nam liczył, jak to się sumuje, więc to nie jest takie proste przy podejmowaniu decyzji przy takim remoncie. Natomiast nic tutaj, mówię jasno i wyraźnie, nie mamy do ukrycia. Wszystkie informacje dotyczące realizacji remontu basenu są transparentne, ogólnie jawne i do dyspozycji, do udostępnienia każdemu, kto sobie tylko zażyczy. Dziękuję. Tak, panie sekretarzu, tylko sam pan przyzna, że raz wskazujecie tutaj wycenę jacuzzi, tak, zrobiliście ją na moją prośbę, wcześniej to nie było nawet robione, nie było Radzie przedstawione, co będzie robione za te pieniądze. I dziś ponawiacie państwo, że jednak trzeba więcej pieniędzy, czyli proces planowania nie istnieje, to znaczy się, że w gminie Ujście Gorlickie nie da się zaplanować w takim razie inwestycji, bo wszędzie indziej się da zrobić to tak, żeby zamknąć to jedną kwotą, niech wykonawca się tym martwi, niech wykonawca sobie oszacuje, co jest potrzebne do tego, żeby ten basen postawić na nogi i oddać go nam na otwarcie i tyle. A my dziś generalnie nie mamy żadnej pewności, ile jeszcze pieniędzy będziemy do tego dosypywać. Panie radny, to, że pan mówi, że żadnej inwestycji się nie da przewidzieć, to jest delikatne uproszczenie. Natomiast mówię z pełną odpowiedzialnością, przy tego typu inwestycjach przerzucenie jednej kwoty na wykonawcę, który ma przewidzieć wszystko, to jest utopia. No prawdopodobnie 10 milionów wtedy po przetargu wyglądała kwota. A możemy nie robić jacuzzi, zostawić tak jak jest, rozsypie się, no to za pół roku zamkniemy basen, czy dziurę wyciągniemy, wannę i zostawimy dziurę. No i jak wtedy będziemy wizerunkowo wyglądać? Ja jeszcze tu chcę zgłosić taki wniosek o przecięcie drzew, krzewów na rowach Ujście Świetnica. Bo te drogi są tak zarastane i proszę państwa, wiemy jaki mamy teren, tak jak górzysty, tego strony Kijowa. A jeżeli przyjdzie ten śnieg, co mokry nasypuje, sypie, to te drzewa się kłaniają pięknie, ładnie do drogi, nie ma którędy jedziemy jak tunele. I tego proszę właśnie powiat, żeby oni przychylili się też tu do naszej gminy, bo my jesteśmy tak samo jedną częścią powiatu i też podatki wszystko płacimy, oni też od nas mają pieniążki. A bezpieczeństwo jest jedno. Tak jak kurde kiedyś też jedzie pan z mlekiem i mówił, że mu gałąź kurde na szoferkę kurde spadła. No to już kurde już może nie patrzmy tak jak kiedyś my jechali z panem wójtem i z jednym tam dyrektorem już co powiedział, że mało tirów jeździ, bo słabo obcinają gałęzie. No to jest chyba nie odpowiedź i nie na miejscu takie gadka. Także proszę tu pana wójta i żeby tam powiat miał jakiś kurde też na nas tego wejście, pomógł nam, bo sami przecież nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Dziękuję pięknie. Dziękuję. To chciałbym jeszcze coś powiedzieć? Nie widzę. Ja tylko chciałem jeszcze przypomnieć radnym o złożeniu oświadczenia majątkowego na 2 miesiące przed upływem kadencji. To termin jest nieubłagany, 29 lutego. To znaczy ja jeszcze może uzupełnię, żeby państwo radni mieli świadomość, że te oświadczenia będziecie składać państwo dwa. Na koniec kadencji, czyli na dzień konkretnie 29, bo wtedy upływa, mija termin 2 miesięcy przed zakończeniem. Natomiast późniejsze do końca kwietnia normalnym trybem według stanu na 31 grudnia 2023. Więc to nie jest ostatnie oświadczenie majątkowe, które państwo będziecie składać, to na dzień 29 lutego. Z tym się różni, że do tych oświadczeń na 29 lutego nie dołączacie państwo PIT-ów za rok poprzedni i dochody i stan majątku ustalacie według stanu konkretnie na ten dzień. Czyli jeśli chodzi
o dochody to za okres od 1 stycznia do 29 i stan majątku według stanu konkretnie na ten dzień. Natomiast to drugie do kwietnia, oczywiście jak macie już gotowe PIT-y, możecie to złożyć w jednym terminie, tylko że tamto drugie w tym trybie do końca kwietnia to jest według stanu na 31 grudnia 2023. Nie, bo tych kolejnych to miałem przypomnieć na kolejnej sesji. Ale można złożyć obydwa razem. Jak ktoś ma taką możliwość. Tak, wyczerpali porządku obrad. Zamykam 48. sesję Rady Gminy Ustrzyk Gorlicki.